Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło wszystkich Państwa powitać na seminarium Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Pracowni Etnograficznej. I jest mi też tym bardziej miło, że przez chwilę pandemicznie nie spotykaliśmy się. Jest to pierwsze seminarium pandemiczne nasze online, więc mamy nadzieję, że wszystkie problemy techniczne nie będą dla nas dzisiaj istnieć i już wszystkie rozwiązaliśmy. Jest mi tym bardziej niezmiernie miło, że dzisiaj gościmy naszego przyjaciela i antropologa, doktora habilitowanego Kacpra Pobłockiego, który opowie nam dzisiaj o swojej najnowszej książce, Chamstwo, które wyjdzie w tym roku. I przedstawiając Kacpra, zaczęłabym od tego, że Kacper jest specjalistą zarówno od studiów miejskich, jak i od antropologii historycznej i antropologii ekonomicznej. Jego ostatnia książka, Kapitalizm, krótka historia trwania, przepraszam, historia krótkiego trwania, zdobyła liczne nagrody i też jest bardzo ciekawym antropologicznym głosem, o którym tutaj dyskutujemy wiele. Wcześniej Kacper prowadził badania, tak jak najdłużej prowadził badania w Łodzi i tego dotyczył jego doktorat Łodzi i tego, co się tam działo po wojnie, rozwoju Łodzi, więc tak naprawdę też historii gospodarczej i też w perspektywie antropologii historycznej. Doktorat Kacper skończył w CEU, Central European University w Budapeszcie, wcześniej studiował w Utrechcie i później pracował w Poznaniu. Teraz szczęśliwie mamy go w Warszawie. Pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim i tutaj uczy i też od tego roku współprowadzi, się zakładał studia miejskie na Euroregu. Więc no, mogłam jeszcze tutaj długo, ale myślę, że najlepiej będzie, jeśli przejdziemy już do wykładu Kacpra. Bardzo się cieszę, że możemy Cię tutaj gościć. I w takim razie, Kacper, the floor is yours, oddaję Ci głos. Super, dziękuję bardzo. Jest mi też niezmiernie miło. W pewnym sensie to spotkanie, które miało się odbyć w marcu początkowo, i ze względu pandemii przełożyliśmy je na teraz, można potraktować jako taką prapremierę tej książki, która wyjdzie na początku przyszłego roku. I książka jest faktycznie bardzo antropologiczna, to jest być może najbardziej antropologiczna z rzeczy, na którymi pracowałem, więc tym bardziej jest mi strasznie miło, że w tym gronie będziemy mieli okazję, że w tym gronie będę mógł zaprezentować fragment tej książki, to znaczy jeden element jednego z rozdziałów, ale też muszę od razu wyjaśnić, że ta książka, podobnie jak Kapitalizm, jest w pewnym sensie takim formalnym eksperymentem, w którym staram się troszkę zakopać to rozróżnienie pomiędzy hermetyczną naukę, a później głos popularyzatorski. Staram się tak pisać książki naukowe, żeby one jednocześnie miały też walory, żeby były też dostępne, bo uważam, że dostępność jest elementem demokratyzacji wiedzy. Znaczy, że naszym zadaniem jako osoby, które zawodowo zajmują się produkcją wiedzy czy zdobywaniem wiedzy, jest też udostępnianie jej. I medium is the message, więc stąd te moje obie książki są taką próbą rozbicia czy poszerzenia tego gatunku pisarskiego, którym jest monografia naukowa. I ta prezentacja będzie bardziej akademicka niż moja książka, w tym sensie, że ja tam po tym, jak ona przeszła recenzję, postanowiłem jednak usunąć sporo przepisów, w których były pewne dyskusje, takie bardziej natury meta. Więc dzisiaj chciałbym się tym bardziej z Państwem podzielić, to znaczy pokazać pewien trop myślenia, który zaprowadził mnie do napisania tej książki, który towarzyszył mi przy pisaniu tej książki i wytłumaczyć się z wielu takich decyzji. Taka podstawowa trudność w pisaniu o pańszczyźnie jest to, że jest bardzo mało źródeł. Większość źródeł, które mamy, to źródła z XIX wieku, wtedy, kiedy pańszczyzny już praktycznie nie było. Więc ta trudność jest podwójna, w tym sensie, że
że mamy bardzo mało informacji i to paradoksalnie wymaga od badaczy i badaczek bardzo dużej wyobraźni, ale też wiedzy porównawczej, komparatystycznej. I ja podczas pracy nad tą książką łatałem w pewnym sensie dziury w źródłach tym, co wiemy na temat instytucji niewoli z innych obszarów geograficznych czy też innych okresów historycznych, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale to jest to właśnie, z czego chciałbym się Państwu tutaj zwierzyć. I ja od razu też muszę wytłumaczyć się z tego zdjęcia, z obrazu, który ilustruje ten wykład. Ja bardzo opierałem się, żeby tego obrazu tutaj nie było. Myśmy, jak rozmawialiśmy o plakacie, który miałby towarzyszyć temu wykładowi w marcu, to ja kategorycznie powiedziałem, że nie będzie żadnego, że nie mam żadnego zdjęcia, które mogłoby ilustrować ten temat, i wtedy zaproponowano mi tak właśnie to zdjęcie. Wtedy kulturalnie podziękowałem, że nie chcę tego, że nie chciałbym, żeby ten wykład ilustrował ten obraz. No i temat wrócił teraz i tym razem postanowiłem przyjąć tą propozycję i zmierzyć się z tym obrazem. Więc ten wykład będzie oscylował wokół tego obrazu. Ja chciałbym za pomocą tego obrazu Państwu powiedzieć, jak bardzo inna jest rzeczywistość pańszczyźniana niż to, co nam się wydaje. Ten obraz jest bardzo dobrym, on zresztą bardzo często towarzyszy, jest ilustracją do tematu pańszczyzny. Też do tego zaraz wrócę. Natomiast on faktycznie bardziej niż pańszczyznę pokazuje to, w jaki sposób tak odruchowo troszkę myślimy o tak zwanej tradycyjnej wsi. I od razu Państwu powiem, że wieś pańszczyźniana nie miała nic, jakby wygląda zupełnie inaczej niż to, co Państwo widzicie na tym obrazie. No i postaram się tak krok po kroku potraktować ten obraz, że zanalizować różne elementy tego, co tutaj widzimy i w ten sposób otworzyć wrota do tej rzeczywistości pańszczyźnianej. To jest obraz Józefa Chłomińskiego z 1896 roku. I on jakby jest taką półprawdą, to znaczy tam jest sporo przekłamań i do nich później przejdę, natomiast też jest, on też jest silny, znaczy to jest jakiś powód, dla którego on wraca i dla którego ludzie uważają, że to jest dobra ilustracja do tematu pańszczyzny. I wydaje mi się, że tym powodem jest ten wspólne, to wspólne jarzmo, to jarzmo pańszczyzny, to jest też taki zwrot, prawda, którego się bardzo często używa, też mówimy o piętnie pańszczyzny, więc bardzo często, tak jak mówimy o pańszczyźnie metaforycznie, to gdzieś tam porównujemy ten los tego chłopa pańszczyźnianego z tymi zwierzętami, z którymi on razem był związany tym kieratem pańszczyźnianej pracy. I faktycznie też w źródłach bardzo często pojawia się takie porównanie chłopów pańszczyźnianych do zwierząt pociągowych. I to jest takie klasyczne porównanie, które prowadzi właśnie nas ten trop mówienia o instytucji przymusowej pracy w dawnej Polsce jako o formie niewolnictwa, ale też w innych wyrażeniach, typu, nie wiem, bydlęcy los na przykład, tak? Czy zbydlęcenie. Więc ta metafora człowieka jako tak naprawdę oddychającego narzędzia do pracy, jako istoty, która jest jednocześnie istotą czującą, jest istotą żywą, ale jednocześnie jest pozbawiona jakiejś podmiotowości, jest takim klasycznym, bardzo powszechnym tropem, który znajdujemy w źródłach. Więc to porównanie do bydła jest tym, co wydaje mi się jest prawdziwe w tym obrazie. Jak Państwo zobaczycie tutaj między innymi Andrzej Frycz-Modrzewski, ale też wielu, naprawdę wielu innych autorów porównywało pańszczyznę, porównywał los chłopów pańszczyznianych do bydła. I w tym cytacie z połowy XVI wieku mamy też bardzo ciekawą rzecz, którą Modrzewski robi, a mianowicie on tutaj wprowadza rozróżnienie między niewolą starożytną, a niewolą, to co nazywa zwyczajną niewolą, a to co w literaturze w zasadzie nazywa się niewolą, czy niewolnictwem nowożytnym. I on tutaj mówi jedną rzecz. Klasycznie kiedyś w starożytności zniewalano ludzi obcych. Zniewalano tych, którzy nie byli tej samej wiary. To oczywiście jest nieprawda, bo jest bardzo dużo przykładów zniewalania chrześcijan przez chrześcijan, ale przynajmniej w teorii, czy na poziomie moralnym tak to miało wyglądać. Natomiast
To, o czym on mówi, to jest to, co nazywa zwyczajna niewola. I taki stan niewoli, który nie jest zarezerwowany dla osobnej grupy społecznej, zwanej niewolnikami, którzy też byli wyodrębnieni w sensie prawnym i którzy też w rzeczywistości zawsze tworzyli mniejszość taką statystyczną. W starożytnych systemach, w starożytnych społeczeństwach niewolnicy codziennie nie są w większości populacji. Zawsze to była mniejszość, zawsze niewolnictwo w sensie statystycznym było tak naprawdę zjawiskiem marginalnym. Więc on tutaj mówi o takim rozlewaniu się instytucji niewoli na całe społeczeństwo. No i mówi, że jednym z dowodów tego rozlewania się, tego podobieństwa między starożytną a nowożytną niewolą jest to, że chłopów i chłopki można sprzedawać, kupczy się nimi tak, jak się kupczy bydłem. I to, co on tutaj mówi, to jest to, że tak naprawdę status człowieka, czy status chłopa pańszczyźnianego, to był status takiego niepełnego człowieka, znaczy istoty takiej sprzecznej, która z jednej strony jest człowiekiem, ale z drugiej strony jest istotą czującą, żywą, tak jak wół, ale z drugiej strony jest przedmiotem, jest rzeczą, tak jak to niewolnicy byli zdefiniowani w prawie antycznym, czyli jest przedmiotem, a nie podmiotem prawa, jest przedmiotem czyjejś własności. I mamy dużo źródeł, które pokazują, że faktycznie można o tym tak myśleć. I takim klasycznym źródłem, które pokazuje to, że faktycznie można powiedzieć, czy można twierdzić, że w Polsce handlowano, czy kupczono ludzkim ciałem tak, jak robi się to z bydłem, czy z innymi przedmiotami, są te transakcje, są tak zwane donacje, które zostały zebrane i wydane przez Janusza Teresiewicza w latach późnych 50. I taki tutaj Państwo widzicie, to jest taki klasyczny przykład takiej donacji. Mamy tu do czynienia z przekazaniem aktu własności z jednej osobie drugiej. Syn przekazuje matce prawa do tego, co otrzymał w spadku od swojego ojca. I tutaj króliki, materac, żupan jest wymieniony jednym ciurkiem z ludźmi, tak? Z dziewką sukubną, Dorotą Śląską, dziewką od Cichej i z woźnicą. Te dokumenty oczywiście można bardzo różnie interpretować i one wzbudzały w połowie XX wieku skrajne emocje, to znaczy z jednej strony badacze tak naprawdę uważali, że to jest bardzo duże nadużycie, żeby mówić o donacjach jako o dowodzie na to, że istniał handel żywym towarem, że istniał handel ludźmi w dawnej Polsce. No i ta krytyka ma też bardzo długą historię, to znaczy jest cały taki nurt w literaturze przedmiotu, który de facto neguje istnienie handlu ludźmi. Tutaj macie Państwo przykład z książki z 1917 roku bodajże, która mówi to wprost. A z drugiej strony, i to jest ten cytat poniżej, z Józefa Matuszewskiego, mamy taką tezę na przykład, że faktycznie był towarem, ale był towarem takim dziwnym, szczególnym, bo jego cena nie ulegała zmianom i w zasadzie była jednostajna. No więc ani jedno, ani drugie nie jest prawdziwe. Ja za chwilę Państwu pokażę, analizując te dokumenty, co można tak naprawdę z nich wyciągnąć. To jest jakby ten właśnie jeden z tych elementów klinczu intelektualnego z XX wieku, który staram się obejść i w zasadzie okazuje się, że oczywiście, że prawda nie leży po środku, tylko zupełnie gdzie indziej. No więc te donacje, czyli akty przekazania tytułu własności, były faktycznie sporządzone w sytuacjach wyjątkowych. I ci, którzy mówili, że nie było handlu ludźmi w Polsce, mają w tym sensie rację, że w Polsce nie było targów niewolników. Znaczy nie było takiej sytuacji, że można było po prostu pójść i kupić sobie człowieka, tak jak my idziemy do sklepu i kupujemy sobie mleko czy bułki. Te akty donacyjne faktycznie są sporządzone raczej w takich sytuacjach wyjątkowych. To są cztery takie sytuacje, które najczęściej są spotykane. Pierwsze to jest małżeństwo chłopów i chłopek, które są z innych włości, czyli jeżeli ktoś zakochał się w człowieku, który był poddanym innego pana, to żeby móc stworzyć rodzinę, wziąć ślub, to musieli otrzymać zgodę oczywiście tych obu stron, ale też koniec końców oni musieli przejść na własność jednego z nich, więc to był powód, dla którego sporządzono akty.
prosił, żeby wyłączyć mikrofon, bo tam do kogoś dzwoni telefon. Druga sytuacja to jest ucieczka, czyli jeżeli ktoś uciekł od jednego do drugiego pana, to najczęściej ten pierwotny właściciel, często bardzo późno, po 20-30 latach, próbował dojść jakby swoich praw i de facto roszczeń. I w tym sensie administracyjnie to było takie zrzeczenie się roszczeń do swojej pierwotnej własności, przepisanie ich praw do tego chłopa czy chłopki na innego pana. Spadek to widzieliśmy przed chwilą, taki przypadek tego. No i kwestia regulacji długu. Bardzo często mamy tam opis różnego rodzaju transakcji finansowych, których elementem są właśnie chłopi, na przykład, który bierze pożyczkę pod zastaw chłopa czy chłopki, a później na przykład tą pożyczkę sprzedaje. Więc ja bardziej o tym myślę nie jako o dowodzie na to, że istniał handel ludźmi, bo wydaje mi się, że to bardzo mylące twierdzenie, tylko bardziej jako dowody, jako formy rekompensaty za utratę władzy nad poddanymi. I widać faktycznie, że to tak naprawdę obiektem tych transakcji nie są ludzie per se, ale tak naprawdę ich te powinności, które oni wykonują, czyli tak naprawdę praca. I to też prowadzi nas do rozwiązania tej zagadki rzekomo jednostajnej ceny. Faktycznie było takie ustalenie, że była taka ogólna taksa, którą, czyli taka zasada, że generalnie za mężczyznę, mężczyzna miał taką i taką wartość, a kobieta miała taką i taką wartość. Natomiast to były bardziej takie ogólne taksy, o których było bardzo dużo wyjątków. No i wydaje mi się, że te wyjątki najczęściej są związane po prostu z kwalifikacjami, czyli na przykład kowale czy inni rzemieślnicy są wyceniani wyżej, a osoby bez kwalifikacji są wyceniane niżej, ale też tutaj bardzo trudno dojść do jakichś jednostajnych zasad. To też wynika moim zdaniem z tego, że to były elementy szerszych jakby transakcji, o których nie do końca mamy informacje. To znaczy widać, że ta dwójka panów, którzy sporządzili akt donacji, była opleciona taką siecią różnego rodzaju zależności finansowych i niefinansowych. I ten chłop czy chłopka jest tylko małym elementem tego i nie mamy tak naprawdę informacji na temat tej całej szerszego kontekstu tych wszystkich transakcji, w których oni po prostu brali udział. Ale faktycznie też mamy do czynienia z takim klasycznym handlem udziałami w pracy. Ja tutaj mam ten przykład drugi, gdzie to bardzo wyraźnie widać, że tak naprawdę można było też odkupić czy sprzedać w pewnym sensie udziały w chłopie, tak jak, czy akcje w chłopie, tak jak dzisiaj można kupić udziały w firmie. No i tak naprawdę tutaj chodziło o pracę, tak? Znaczy chodziło o to, kto może czerpać korzyści z pracy tych ludzi. A ten przykład wyżej pokazuje też to, że nieprawdziwa jest teza też obiegowa z tego obozu, jakby, który twierdzi, że w Polsce był handel żywym towarem, że w Polsce jakby nie rozwijano rodzin. Tak, że to jest to, co wyróżniało niewolę nowożytną w Ameryce i od niewoli nowożytnej w Polsce, że w Ameryce te akty kupna-sprzedaży ludzi rozbijały rodziny, a w Polsce rodziny rozbijano. Rozbijano też te akty donacyjne, to bardzo wyraźnie pokazują. No więc jeżeli spojrzymy właśnie globalnie na te dokumenty, no to jesteśmy w stanie wyjść poza ten klincz intelektualny połowy XX wieku. Po pierwsze, to porównanie ta teza, że nie było w Polsce niewoli, bo nie było handlu żywym towarem, bo nie było targów niewolników, tak naprawdę jest tezą, która polemizuje z wirtualną rzeczywistością. To znaczy, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób funkcjonowało niewolnictwo antyczne, ale też amerykańskie, to widzimy bardzo wyraźnie, że te targi niewolników były tylko pierwszym elementem, pierwszym krokiem jakby w życiu takiego niewolnika. To znaczy, faktycznie niewolnicy najczęściej pochodzili z zewnątrz, czyli na przykład w przypadku amerykańskim to były osoby, które były transportowane z Afryki Zachodniej przez cały Atlantyk do Ameryki Północnej. No i wtedy, jak oni lądowali na przykład na Jamajce czy w Brazylii, to ten pierwszy akt kupna-sprzedaży odbywał się na takim targu niewolników. Natomiast później, jeżeli ten człowiek przechodził w kolejne ręce, to bardzo często było to w dokładnie taki sam sposób, w jaki przekazywano sobie własność
w tych aktach donacyjnych. I bardzo często też o tych transakcjach właśnie rozmawiano nie w kategorii kupna, sprzedaży, rynku towaru, tylko w kategoriach daru, co zresztą też jest bardzo normalne w całej Europie, aż do w zasadzie XIX wieku, ze względu na takie moralne wyznaczniki głównie chrześcijaństwa, które potępiało lichwę, kupcy europejscy też bardzo unikali tego języka merkantylnego i właśnie też bardzo często mówili o transakcjach kupna-sprzedaży, o których wszyscy widzieli, że to są transakcje kupna-sprzedaży jako w formie daru. Stąd też ta nazwa donacji w moim przekonaniu, znaczy to jest zupełnie wpisuje się w ten etos, sposób myślenia o transakcjach ekonomicznych w przednowoczesnej Europie. No i wreszcie ta cała sieć obligacji w sieci zobowiązań finansowych, których czubkiem góry lodowej są te akty donacyjne. Witold Kula i wielu historyków dwudziestowiecznych twierdzili, że w dawnej Polsce nie było pieniądza, znaczy, że był deficyt pieniądza i to jest prawda w tym sensie, ale jest to absolutna nieprawda w tym sensie, że pieniądz nie jest wyłącznie pieniądzem materialnym. To znaczy nawet w dzisiejszej gospodarce 97% całego pieniądza w obiegu to jest pieniądz wirtualny. To są cyferki, to są piksele na ekranach komputerów. Gotówka, to nam się wydaje, jest taką kwintesencją pieniądza, to jest tylko 3%. Podobnie było w dawnej Polsce. Wrażenie, że ta gospodarka była o wiele bardziej ufinansowana niż w historii XX to twierdzili. Ja akurat tego wątku to bardzo nie powiem, ale wydaje mi się, że to jest materiał badanie. Natomiast te akty donacyjne to bardzo wyraźnie pokazują. Więc to, co tutaj jest kluczowe, to jest przede wszystkim to też, na co zwracał profesor Orzechowski w artykule z roku 60, który de facto jest zupełnie zbieżny z tym, jak ja na cykl powiedziałem. Czyli tak naprawdę, że nie chodzi o to, w jaki sposób tylko tak naprawdę o to, co było obiektem tej transakcji. A obiektem tej transakcji były prawa do wykorzystywania pracy ludzkich rąk, pracy przymusowej, pracy bezpłatnej. Więc w pewnym sensie to, co jest tutaj kluczowe, to jest to, że jeden człowiek mógł być własnością drugiego człowieka. Tak? W Polsce to było skomplikowane, bo teoretycznie prawa te, o których mówimy, tak naprawdę dotyczyły ziemi. Natomiast tutaj właśnie Orzechowski bardzo wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę mówimy dokładnie o tym samym rodzaju przywilejów, tak, które płyną które wypływają jakby z tego aktu własności. No więc wiadomo też, że w praktyce handel czy przekazywanie sobie własności nad innymi ludźmi wyglądał troszkę inaczej niż w tych donacjach. Najczęściej kupowano po prostu hurtowo, a nie detalicznie. Te donacje są zapisem takich detalicznych transakcji, natomiast jak kupowano całe wsie, to wtedy częściej właśnie mówiono o duszach. No więc, natomiast kluczowe tutaj jest to właśnie, że człowiek mógł być czyjąś własnością. Wydaje mi się, że to w tym sensie można powiedzieć, że istnieje tutaj pewne podobieństwo do tego systemu antycznego, ale znów podobieństwo, które wynika z praktyki, a nie z teorii. Ten nurt historiografii, który negował istnienie handlu żywym towarem, bardzo często też porównywał pewien model idealny, prawny, z pewnym modelem faktycznym. Czyli jak mówiono o niewolnictwie antycznym, to najczęściej mówiono o starożytnym Rzymie. I tam mówiono, że tam człowiek był w prawie zapisany, czy niewolnik był w sensie prawnym był rzeczą. I to jest prawda, natomiast w praktyce to też wyglądało tak, że ta rzecz, ten niewolnik nie był tylko rzeczą, ale miał też szereg różnego rodzaju praw. A w praktyce społecznej też był często traktowany jako, nie tylko jako rzecz. Więc jeżeli porównamy realia, z jednej strony nawet antyczne i realia właśnie pańszczyźniane, to widzimy jednak, że jest o wiele więcej podobieństw, niż można byłoby się na pierwszy rzut oka spodziewać.
Więc to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia zacofania, bo ten obraz jest z końca XIX wieku, z momentu, w którym to, co tutaj Państwo widzicie, jakby nie było, z momentu bardzo, bardzo żywiołowego rozwoju miast, to jest moment pojawienia się już rejmontowskiej Łodzi, to jest moment bardzo żywiołowej industrializacji, to jest moment, w którym maszyny zaczynają wchodzić w życie codzienne, więc to, co tutaj Państwo widzicie, to jest obraz w pewnym sensie zacofania, tak? I myślę, że to jest też powód, dla którego ten wizerunek bardzo często tutaj wraca. I w ogóle cały nurt historiografii dwudziestowiecznej, który zastanawia się nad pańszczyzną, zastanawia się myśli o pańszczyźnie przez pryzmat teorii zacofania. I to, co ja staram się zrobić w tej mojej książce, to jest jakby odrzucić ten taki podstawową ramę teoretyczną i zastanowić się nad tym, jak można myśleć o pańszczyźnie, nie myśląc o niej jako o kluczowym elemencie polskiego zacofania. Tak? Są też te wszystkie właśnie metafory piętna pańszczyzny, folwarycznej mentalności. One wszystkie nas prowadzą do tropy tego, że pańszczyzna jest powodem. To jest bardzo żywa. Proszę panią Mirkę chyba o wyłączenie mikrofonu. Przepraszam, Kacper, a czy ty możesz to zrobić jako co-host i sprawdzić, czy pani Mirka słyszy wtedy, bo sama nie jest pewna, czy może to zrobić i nadal słyszeć. Może włączyć mikrofon, ale są dwie osobne rzeczy. Mikrofon, a głośnik to są dwie osobne rzeczy. O, świetnie. Więc ta teoria zacofania jest niezwykle... Przepraszam, czy mogę prosić o powtórzenie przynajmniej dwóch, trzech poprzednich zdań, bo one zupełnie przepadły. Dobra, więc druga sprawa to jest sprawa teorii zacofania, tak? Przez pryzmat, której dwudziestowieczna nauka myślała o pańszczyźnie, ja staram się to odrzucić i pomyśleć o pańszczyźnie w inny sposób. I teraz jakby Państwu pokażę, skąd jakby wzięło się w ogóle to myślenie o pańszczyźnie jako głównym elementem, jako głównym elemencie polskiego zacofania. I to jest taki moment bardzo szczególny w połowie XX wieku, kiedy pewne dyskusje, które toczyły się wcześniej na temat tego, czy właśnie pańszczyzna jest, czy można myśleć o pańszczyźnie jako formie niewolnictwa, czy nie, zostały gdzieś tam rozstrzygnięte. I tutaj macie Państwo zdjęcie tekstu polemicznego Piotra Guzowskiego, który właśnie zarzuca tym, którzy porównują pańszczyznę do niewolnictwa, taką perspektywę ideologiczną. Znaczy, że on twierdzi, że porównanie pańszczyzny do niewolnictwa jest czystą ideologią i w zasadzie, żeby móc mówić o pańszczyźnie w sposób wolny od takich uprzedzeń ideologicznych, to należy odrzucić tą metaforę. Właśnie Państwu pokażę, że jest dokładnie odwrotnie, to znaczy negowanie tego niewolniczego elementu pańszczyzny jest wręcz dosłownie elementem pewnej dawnej ideologii, o której już się teraz nie pamięta, ale która była kluczowa w połowie XX wieku. No więc tutaj Guzowski w tym tekście pisze przede wszystkim, że nie ma czegoś takiego, głębokie przekonanie autora, z którym on polemizuje o istnieniu niewolnictwa w Polsce, nie ma żadnych podstaw źródłowych, jest sprzeczna z wynikami badań naukowych. Więc już Państwu pokazałem, że tak nie jest, znaczy, że można znaleźć źródła, które pokazują, które uprawomocniają tą tezę. I ona tutaj mówi o tych donacjach, tak? że to nie były... że to nie były transakcje kupami, tylko tak naprawdę akty sądowe, które dotyczyły pewnego oszkodowania. To jest absolutnie prawda, ja się tutaj z nim zgadzam. Natomiast on absolutnie nie ma racji, mówiąc, że ucieczka chłopa, bo tu mówię tylko o jednym przykładzie, tak, powodów, jeden z powodów robienia tych donacyjnych dokumentów.
że to po prostu była swobodna, dobrowolna przeprowadzka z jednej włości do drugiej. No nie, chociażby pracę Maurycego Horna z lat 70. z XVII wieku, na materiale z Rusi Czerwonej z XVII wieku bardzo wyraźnie pokazują, że uciekano głównie w nocy. I tylko w jednym przypadku, pisze Horn, udało się człowiekowi utrzymać ten dobytek. W większości przypadków to była ucieczka, zostawiali to, co mieli i uciekali. Najczęściej po prostu bardzo nieludzkiej przemocy, bardzo często też całe wsie uciekały. Stąd na przykład na Węgrzech, na Słowacji można znaleźć cały czas jeszcze wsie o polsko brzmiących nazwach, to najczęściej właśnie były całe grupy, które uciekały przed najczęściej złym dzierżawcą. Więc też, więc Guzowski tutaj polemizuje z tą tezą, jakby troszkę próbując podbudować, używając autorytet czystej nauki, tak? Ale jednocześnie tak naprawdę myli się w wielu szczegółach. To jest ten moment, w którym rozstrzygnięto dyskusję o tym, czy pańszczyzna jest formą niewoli, przyszedł zaraz po II wojnie światowej. Ja tutaj bardzo, bardzo świadomie używam pojęcia niewoli, a nie niewolnictwa, z tego względu, że wydaje mi się, że jest ona gdzieś tam takim kompromisem pomiędzy z jednej strony takim twardym twierdzeniem, że pańszczyzna była niewolnictwem, a z drugiej strony mówimy, nie, pańszczyzna nie była niewolnictwem, to była forma poddaństwa. Tak? Autorzy międzywojenni bardzo często mówili nie mówili o niewolnictwie, tylko mówili o niewoli. I tutaj widzicie Państwo, jest zapis dyskusji, która odbyła się w późnych latach 40., gdzie de facto za pomocą cytatów ze Stalina wyrugowano tu pojęcie niewoli. To jest, są dwie strony z książki profesora Szczotki, który mówi bardzo wyraźnie, który właśnie krytykuje profesora Siemiowskiego, który jako jeden z nielicznych starał się utrzymać to pojęcie niewoli w dyskursie naukowym, mówiąc właśnie, że to jest jakby taki łącznik pomiędzy tym niewolnictwem w prawnym, antycznym, ścisłym tego słowa znaczeniu, które w Polsce występowało praktycznie przez pierwsze 500 lat polskiej historii i z tym, co wydarzyło się później, z tym, co Frycz właśnie nazywał tą zwyczajną, zwykłą niewolą. I on też tutaj zwraca uwagę na taką zbieżność tych dwóch procesów, znaczy zbieżność zaniku niewolnictwa w ścisłym, prawnym tego słowa znaczeniu i pojawienie się pańszczyzny. No i to jest oczywiście otwarte pytanie, czy te dwa procesy były ze sobą w jakiś sposób związane, czy też nie, tak? Czy niewolnictwo w tym ścisłym słowa z tego znaczenia po prostu zanikło i pojawiła się pańszczyzna, ona jest zupełnie niezwiązana z tym, co było wcześniej, czy te dwa procesy są ze sobą związane. No i tutaj widzicie Państwo też właśnie profesor Bardach bardzo wyraźnie wrzuca termin niewola, mówiąc, że musimy mówić o poddaństwie, bo to jest zgodne z teorią marksizmu, leninizmu. To, co jest tutaj tak naprawdę kluczowe, to nie jest jakby sam marksizm, leninizm, tylko właśnie teoria modernizacji i zacofania, która była o wiele głębsza i szersza niż sam marksizm, który zakłada po prostu jedną bardzo prostą rzecz, tak? Że mamy określone epoki historyczne, antyk, średniowiecze, nowoczesność, czy starożytność, feudalizm, kapitalizm i każda z nich ma dominującą formę organizacji pracy. Czyli mamy w antyku mamy niewolnictwo, w średniowieczu mamy poddaństwo i w nowoczesności, czy w kapitalizmie mamy pracę na jedną. Tutaj takie założenie podskórne tej takiej osi, tej wizji takiej ewolucyjnej ludzkiej pracy jest to, że mamy do czynienia jakby z takim powolnym uwalnianiem się z tych najbardziej opresyjnych form organizacji ludzkiej pracy. No i ta pańszczyzna jest właśnie przykładem tego środka, tak? Tego poddaństwa i tego feudalizmu. Stąd na przykład Witold Kula, który pisze o pańszczyźnie, pisze o ustroju feudalnym, tak? Co też jeżeli spróbujemy umiejscowić ten okres pańszczyzny na osi czasu, no to jest troszkę dziwne, tak? Bo to nie jest absolutnie średniowiecze, to jest okres de facto już nowożytny, XVI, XVII, XVIII wiek, ale właśnie z tego względu zaczęto mówić o pańszczyźnie jako ustroju feudalnym i o tym, że nie mamy do czynienia z żadną formą niewoli, bo niewola mogła być wyłącznie w starożytności, czy też w wczesnym średniowieczu, natomiast później mamy do czynienia wyłącznie z poddaństwem. Ja tutaj bardziej jednak się skłaniam ku takim głosom właśnie na przykład jak profesora Rozdolskiego, którego książkę tu Państwo widzicie. Książka też jest przedwojenna, to wydana w 1939 roku,
więc pechowo ona zaginęła i dopiero została ponownie wydana w latach 60., który mówi o niewoli poddańczej, tak? Który też odrzuca jakby jedną i drugą stronę. Tak? Mówi, że nie było niewolnictwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie było też poddaństwa, natomiast było coś pomiędzy, tak? I on to nazywa niewolą poddańczą. Ja się tutaj jakby skłaniam do tej perspektywy. I to też jakby pozwala nam zrozumieć tą różnorodność pańszczyzny. To znaczy my myślimy o pańszczyźnie jako o systemie, o tamtym okresie, jako systemie zdominowanym przez niewolną pracę. Natomiast, bo zakładamy, tak jak ta teoria ewolucyjna zakładała, że w jednym ustroju, w jednym epoce może być tylko jeden sposób organizacji pracy. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że to nie jest tak, że niewolnictwo zniknęło wraz z antykiem. Są badania, które badają współczesne niewolnictwo. W tej chwili możecie Państwo kupić niewolników na libijskich targach. Niewolnicy są w ogóle najtańsi w historii. Więc to nie jest tak, że niewolnictwo zniknęło w średniowieczu, nie zniknęło w epoce nowożytnej. Cały czas tak naprawdę z jakąś formą niewolnictwa w ścisłym tego słowa znaczeniu mamy do czynienia. Praca najemna nie jest wynalazkiem nowoczesności, tylko jest też bardzo stara. No i więc mamy na przykład taką kategorię ludzi luźnych, tak? Z którymi historiografia XX-wieczna nie wiedziała za bardzo, co zrobić, no bo to byli de facto pracownicy najemni, którzy żyli zupełnie jakby innym, którzy w pewnym sensie stanowili osobny stan, Nina Sorodobraj tak o nich de facto pisała, którzy byli trwałym elementem tamtego kraju pracy. Tak? Więc jeżeli odrzucimy tę teorię zacofania i teorię modernizacji, no to zaczniemy, otworzy nam się zupełnie nowy krajobraz. Krajobraz właśnie tej różnorodności form organizacji pracy w dawnej Polsce, a jednoczesna równoczesność tych różnych form organizacji pracy. Tak? To nie jest tak, że podamy je na jakiejś takiej ewolucyjnej linii rozwoju. No i to jest jakby nurt w badaniach, który ja staram się wpisać. W historiografii amerykańskiej jest takie pojęcie nowych historii kapitalizmu, które dokładnie robią to, o czym Państwu tutaj mówiłem. Znaczy nie zakładają, że ta niewola amerykańska była jakimś takim przeżytkiem z przeszłości, tylko że była elementem, kluczowym elementem amerykańskiej gospodarki w XVIII, zwłaszcza w XIX wieku i było tym, co sprawiło, że Ameryka wspięła się na piedestał globalnej gospodarki. Tak? Czyli niewolnictwo nie było tutaj, nie było elementem zacofania, nie było czymś, co zatrzymywało rozwój, wręcz odwrotnie. Niewolnictwo było tym, co ten rozwój umożliwiało. I też staram się właśnie myśleć o tej równoczesności tych różnych form organizacji pracy. Tutaj Sydney Mintz, mój chyba ulubiony antropolog historyczny, tej przepięknej, wspaniałej książce z Fitnessem Powers z 1982 roku, jako jeden z pierwszych właśnie pokazywał tak naprawdę podobieństwa w praktyce, w tym, w jaki sposób zorganizowana była praca w brytyjskich fabrykach i na karaibskich plantacjach cukru. Więc jeżeli spojrzymy na tę codzienność pańszczyzny, ja teraz o tym tutaj za bardzo nie mówię, ale w książce to jest bardzo skrupulatnie analizowane, to widzimy, że ona jest jednocześnie bardzo archaiczna, bo ma w sobie elementy tej starożytnej instytucji niewoli, ale z drugiej strony jest też bardzo współczesna, tak? Że są pewne elementy, które są zaskakująco współczesne, zaskakująco bliskie temu, w czym my żyjemy. No i na przykład jeden z przykładów, tak, który też pokazuje nieadekwatność tego obrazu, do którego zaraz za chwilę wrócimy, to jest to, że znów nasz taki obraz tradycyjnej wsi, który ukształtowany został w połowie, pod koniec XIX wieku, taką literackim wyrazem tego są chłopi Raymonta, filmowym wyrazem tego pewnie jest Kalgur i Paweł. To są ci chłopi właśnie przywiązani do wsi, przywiązani do ziemi, walczący o miedzę tradycyjni, konserwatywni itd. Okazuje się, że tak naprawdę ta rzeczywistość przedwłaszczeniowa, a w zasadzie przedrozbiorowa, była zupełnie inna. Ja na przykład analizuję prekarność, pokazuję prekarność losu chłopów i chłopek pańszczyźnianych. I to bardzo wyraźnie widać w sytuacji mieszkaniowej, tak? że ci chłopi byli bardzo mobilni, z jednej strony ze swojej woli, i tutaj ci ludzie luźni są tego dobrym przykładem, ale z drugiej strony też była jakby ci, którzy byli właścicielami tej siły roboczej, też bardzo często i bardzo mocno jakby nimi
nimi manipulowali, tak? W tym sensie, że tutaj właśnie Andrzej Woźniak w jednym z rozdziałów tej książki pokazuje, jak bardzo mobilni byli ci pańszczyźniacy. I to jest jeden tylko jakby przykład, jeden element tego współczesnego charakteru pańszczyzny. I kwestia tutaj bardzo ważna i kluczowa w zasadzie to, że tutaj widzimy chłopa. I to jest też podstawowy problem. W ogóle ja mam bardzo duży problem z kategorią chłopów i staram się w książce ją ominąć, a w zasadzie ją też uhistorycznić. Bo znów jak spojrzymy na rzeczywistość dawnej wsi, to nie jest tak, że jakby takim symbolem tej dawnej wsi powinien być mężczyzna. Tutaj macie Państwo poemat Żeńcy z początku XVII wieku, w którym tymi Żeńcami okazują się być dwie kobiety, które pracują na polu i które też właśnie mówią bardzo ciekawe rzeczy. Tak? One wprost zaczynają mówić o tej przemocy, która jest jakby takim codziennością tej pańszczyźnianej wsi. Więc to byłby być może bardziej odpowiedni obraz, ale to nie jest obraz z Polski, to jest obraz też z połowy XIX wieku z Francji, który też często pojawia się jako ilustracja do pańszczyzny. Więc zarzuciłem tutaj w wyszukiwarkę hasło pańszczyzna, a wraca tutaj nasz Chełmoński, ale właśnie też pojawia się ten obraz francuski i w tym sensie to jest chyba największe przekłamanie tego obrazu i to jest taki główny powód, dla którego ja nie chciałem, żeby ten obraz był ilustracją tego wykładu. I znów, myśląc o tamtych czasach przez pryzmat kategorii, które zostały kształtowane pod koniec XIX wieku, w pewnym sensie stąd jakby ten oracz jest taką kwintesencją ludności pańszczyźnianej, to myślimy o nich jako właśnie osobach, które de facto są takim protoplastą współczesnych robotników, tak, że wykonują taką jedną, ciężką, monotonną pracę. Natomiast jeżeli spojrzymy na krajobraz pracy w Polsce przedrozbiorowej, no to widzimy przede wszystkim, że ona zupełnie jakby wymyka się tym kategorią z późnego XIX wieku. I w pewnym sensie możemy bardziej o nich mówić jako o formie robót. W ogóle myślę, że te kategorie pracy i roboty troszkę organizują nasze myślenie o pracy. W tym sensie, że mamy takie rozróżnienie właśnie między formalną pracą, która się kiedyś zaczyna, która się kończy, która jest jakimś formą kontraktu, która jest w innym miejscu, w miejscu pracy, nie w miejscu zamieszkania, która jest przeciwstawna czasowi wolnemu. No i mamy jakby też roboty, które właśnie nie są, nie mają tych formalnych obostrzeń. No i to jest jakby takie rozróżnienie właśnie z końca XIX, a w zasadzie z XX wieku. Badania pokazują, że tak naprawdę kategoria pracy weszła na polską wieś więc w połowie XX wieku. Więc jeżeli spojrzymy na krajobraz tego, jak wyglądała praca pańszczyźniana, to ona jakby nie zamykała się wyłącznie do orania, do siania i do koszenia zboża, tylko było tam bardzo dużo różnego rodzaju czynności, które trzeba było wykonać. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że tamten świat był światem zupełnie niezmechanizowany i po prostu wszystko, co trzeba było zrobić, robiono ludzkimi rękoma. Więc możemy też w ten sposób tak naprawdę zawidować to, kim jest ten główny podmiot, o którym mówimy. Tak? I mówimy o chłopach pańszczyźnianych troszkę odruchowo i ci mężczyźni, którzy są tymi oraczami, którzy wykonują tę niby ciężką pracę, są jakby takim, stali się symbolem tej ludności. Ale równie dobrze możemy użyć zupełnie innych kategorii. Możemy mówić o nich jako niewolnikach, możemy mówić o nich jako robotnikach, czy też o służących. I znów, ja tutaj ułożyłem te kategorie w ten ewolucyjny łańcuszek, że teoretycznie niewolnicy powinni być tylko w antyku, chłopi występują w średniowieczu, potem mamy robotników, a później mieliśmy to przejście rzekomo do gospodarki postindustrialnej, usługowej. Natomiast każda z tych kategorii ma tak naprawdę niewolniczy rodowód. Znaczy każdy z tych pojęć
wywodzi się z instytucji niewolnictwa. Chłop pochodzi od staroruskiego słowa chołop, czyli niewolnik. Robotnik, w słowie robotnik jest człon rab, który również oryginalnie oznaczał niewolnika, ale podobnie niewolnik i służący. I teraz ciekawe, każde z tych pojęć tak naprawdę było używane, jest archaiczne, czy było używane w tamtych czasach. Tu macie Państwo cytat z tłumaczenia, polskiego tłumaczenia takiego bardzo popularnego wiersza. To jest tłumaczenie z XVI wieku, w którym jakby występuje słowo robotnik. Tak? Słowo robotnik nie jest słowem XIX-wiecznym, ono jest bardzo archaiczne i w pewnym sensie można by myśleć o chłopach i chłopkach pańszczyznach jako o robotnikach. A tu Państwo widzicie też bardzo ciekawy, bardzo ciekawą dyskusję między Arianami, też z połowy XVI wieku, gdzie dyskusję wdał się m.in. Szymon Budny, który był jednym z pierwszych tłumaczy Biblii z oryginalnych języków na język polski. I tam to jest dyskusja o niewolnictwie, o tym, czy Arianom godzi się mieć poddanych, ale też niewolników w tym ścisłym słowa znaczeniu. No i tam jakby dochodzi do takiej dyskusji właśnie, jak tłumaczyć niewolników, czy można używać tego słowa niewolnik. Budny jest taki ortodoksyjny, jakby stoi na takiej pozycji ortodoksyjnej, że o niewolnikach należy mówić jako o niewolnikach. Natomiast Jakub Skalinowski, jego adwersarz, mówi, że ty mówisz o niewolnikach, ale tak naprawdę wszyscy mówią o sługach i służących. Że w XVI-wiecznej Polsce tak naprawdę przestaje się już używać słowa niewolnik, ale o tej samej grupie społecznej mówimy, zaczyna się mówić jako o służących. No i to nie jest jedyny dowód w źródłach, który pokazuje to, że tak naprawdę służący i służebnicy zastąpili, to słowo zastąpiło słowo niewolników. Tutaj macie Państwo statuty litewskie, też z drugiej połowy XVI wieku. Jest osobny artykuł o tym, że ludzi, których kiedyś nazywano niewolnikami, od teraz należy nazywać czeladzią wolną. Więc to jest moim zdaniem też dowód jakby na rozwiązanie tej zagadki zniknięcia niewolnictwa w Polsce nowożytnej, która nurtowała XX-wieczną historiografię. Chodzi po prostu o to, że niewolnictwo nie zniknęło, tylko przepoczwarzyło się, znaczy zmienił się charakter tego ustroju. I teraz wracamy do Piotra Guzowskiego, który zupełnie tego nie widzi. Tak? On, jednym z jakby jego argumentów za tym, że chłopom w dawnej Polsce było wspaniale, jest to, że oni mieli własnych służących. To jest oczywiście prawda. Natomiast jeżeli zrozumiemy, że tak naprawdę ta niewola pańszczyźniana, ta antyczna niewola w Polsce dawnej przemieniła się w służbę zarówno u szlachty, jak i u bogatych chłopów, no to jakby rozmawiamy o czymś zupełnie innym. I to jest między innymi trop, którym ja podążam w tej książce i z tych czterech jakby możliwości, głównie o ludności pańszczyźnianej, jako o służących. Kwestia kolejna i być może już ostatnia, to jest kwestia tego, że tu widzimy jedną osobę, znaczy, że mamy jednego człowieka, a nie mamy tłumu. I to jest też bardzo symptomatyczne w tym, w jaki sposób mówiono o pańszczyźnie w wieku XX. Michel Rolf Trouillon mówi o indywidualizmie metodologicznym, czyli o tym, że bardzo często odczytuje się źródła w izolacji. Znaczy mamy jedną informację o tym, że tutaj nie wiem, zakatowano tego chłopa, tam pobito innego, ten chłop tutaj uciekł, tamten chłop popełnił samobójstwo. I tych incydentalnych wydarzeń nie łączy się w jakąś szerszą całość. No i znowu to jest taka dogma historiografii XX-wiecznej. Mamy tutaj Witolda Kuli, który właśnie mówi, że to rozproszenie, izolacja chłopów i chłopek tak naprawdę sprawia, że oni nic ich tak naprawdę nie łączyło. Też ta XX-wieczna historiografia jest zaskakująco dużo uprzedzeń takich zupełnie wydumanych. Tak? To znaczy istnieje takie założenie na temat tego, jak wyglądała psychologia, jaka była budowa psychologiczna polskiego chłopa, polskich chłopak. Tu macie Państwo cytat z takiej metodologicznej książki, której autor opisuje to, jak czytać skargi
chłopskie na złych dzierżawców, złych panów. Z reguły te skargi były pisane, przepraszam, pisał je ktoś inny, znaczy chłopi nie potrafili pisać, więc mieli, wyrajmowali kogoś, kto potrafił pisać, żeby zapisał ich za nich. No i naprawdę ten profesor Łozowski pisze, że w zasadzie to, że one były bardzo dobrze zredagowane, były bardzo logiczne, musiało być tak naprawdę dziełem tej osoby piśmiennej, bo osoby niepiśmienne nie potrafią logicznie myśleć. Tak? I znów każdy antropolog, który jest antropolożka, którzy troszkę znają literaturę dotyczącą kultur niepiśmiennych, jakby widzi, że to jest po prostu nieprawda. Tak? I myślę, że możemy spokojnie założyć, że chłopki pańszczyźniane też potrafili logicznie myśleć. Ale to jest kwestia właśnie założenia. Tak? To jest ta dziura w źródłach, o której mówiłem na początku, którą trzeba łapać. I jeżeli odrzucimy ileś takich zupełnie arbitralnych i w dużej mierze ideologicznych założeń, jak właśnie to, że chłopi byli odizolowani, czy też to, że nie potrafili logicznie myśleć, no to w tym momencie wyłania nam się zupełnie inny krajobraz. I to jest właśnie też jakby tutaj przykład, tak, tego, w jaki sposób myśleć o tym, co łączyło takie drobne, incydentalne wydarzenia. Tutaj macie Państwo wypis takich tragicznych wydarzeń z obszaru Kijowszczyzny, z przełomu 1837-1838 roku. I faktycznie jak spojrzymy na nie, na tym obszarze żyło mniej więcej milion osób, więc to nie były wydarzenia powszechne. Tak? To jest też jakby element tej dyskusji, czy możemy mówić o niewolnictwie w dawnej Polsce, czy chłopom było dobrze, czy chłopom było źle. No i ci, którzy mówią, że chłopom było dobrze, jak właśnie Piotr Łozowski, to mówią, no przecież okej, zdarzały się jakieś takie incydentalne nadużycia, ale generalnie chłopom było dobrze, bo to był margines. Tak? No i w sensie statystycznym to był margines, natomiast przemoc nie rodzi się, jakby nie rządzi się regułami statystyki. I znów bardzo dobrze jest to odnieść do współczesności, to znaczy jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, na wszystkie protesty przeciwko brutalności policji, to jeżeli spojrzymy na to, ile czarnoskórych osób żyje w Ameryce, i to są też miliony osób, ilu z nich rocznie jest ofiarą policji, to jest absolutny statystyczny ułamek. Tak? Natomiast to wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla kultury afroamerykańskiej i to jest wydarzenie, które jest właśnie kulturotwórcze, w tym sensie, że to jest coś, o czym wszyscy mówią, to jest coś, co wokół czego się ludzie organizują, i to jest coś, co sprawia, że jednak mamy do czynienia z taką jednością pomimo różnorodności. Więc myślę, że możemy w podobny sposób myśleć o tamtej przemocy, to znaczy, że nie chodzi o to, że codziennie każdy chłop był bity, chociaż Kazimierz Dyczyński uważa, że chłopi byli bici bardzo często, ale o to, że tak naprawdę ta przemoc była bezkarna i ta przemoc była takim zaczynem kultury ludowej, tego w jaki sposób było zaczynem też takich instytucji samopomocy, która kultura ludowa stworzyła. I ja w pewnym sensie ta książka jest analizą tego, znaczy w pierwszej części tej książki opisuję tą przemoc, która była i której moim zdaniem nie warto negować, też nie wolno negować. Ale to jest tak naprawdę punkt wyjścia, znaczy punktem wyjścia do zastanowienia się, w jaki sposób ci ludzie próbowali się w tej rzeczywistości odnaleźć i jakie znaleźli i stworzyli instytucje i mechanizmy takiej samoorganizacji i samopomocy. No i to są instytucje głównie takie niewidzialne. Tutaj jest jedna z moich ulubionych książek karaibskich, Juliusa Scotta, który właśnie opisywał szeptane instytucje i obieg informacji. On opisuje w tej książce to, w jaki sposób informacja o rewolucji haitańskiej rozbiegła się po całym świecie właśnie przez to, że kucharze i służący i woziwodowie i tragarze w portach sobie o tym szeptali. No i to jest też książka, która troszkę, ja pracuję, moja książka jest podobna jakby metodycznie do tej książki, w tym sensie, że tutaj jest bardzo dużo takiego szycia pomiędzy niedopowiedzeniami w źródłach i próby wyobrażenia sobie czegoś, co nie do końca jest w tych źródłach tak explicite powiedziane.
No i więc ja to nazywam szeptaną historią, bardziej niż historią ludową, bo to jest obieg informacji, który krąży jakby troszkę innymi drogami. I ja w tekście, który gdzieś tam jest zapowiedzią tej książki z magazynu Pisma z roku temu, też właśnie piszę, że historia ludowa jest jednocześnie historią uniwersalną i kobiecą. I mam na myśli tutaj to, że to nie jest właśnie historia chłopska. Ja w tej książce odrzucam tą kategorię i staram się znaleźć jakby inny podmiot, przez który można powiedzieć tą historię. To nie jest właśnie ten chłop pańszczyźniany. Ja kilka sekund wcześniej jeszcze był Felix Boroń, może wrócę do tego. O właśnie, to jest też taki bardzo dobry przykład gdzieś tam udanej próby napisania książki o typowym chłopie pańszczyźnianym, tak? I takim, o takiej jednostce, która byłaby przedstawicielem całości. Moim zdaniem to jest zgubny trop, znaczy ja staram się iść innym tropem i nie chodzi tutaj o to, żeby uśrednić czy znaleźć jakby takiego bohatera, który pokazuje typowe doświadczenie, tylko żeby pokazać właśnie jakby nietypowość wszystkich doświadczeń, żeby pokazać różnorodność i wielość doświadczeń tej wsi pańszczyźnianej. Ale tak naprawdę, jeżeli miałbym znaleźć inny podmiot, który byłby takim wehikułem, głównym bohaterem zbiorowym, to są kobiety. Z tego względu, że nie dlatego, że to jest też historia o kobietach, oczywiście, że tak, natomiast chodzi tutaj głównie o to, że to jest rodzaj historii, które częściej opowiadają kobiety. Ja to jakby znam bardzo dobrze z mojej rodzinnej historii, gdzie historie o historii rodziny, ale też w ogóle o historii powszechnej, II wojny światowej i tak dalej, które opowiadała moja babcia, to było zupełnie co innego niż opowiadał mój dziadek. To bardzo mocno utkwiło gdzieś mi w pamięci. I to jest taki trop, który ja w tej książce, który przy pisaniu tej książki, którym szedłem. No i to jest też ta historia, tutaj wracamy znowu do tych żeńców i to w jakiś sposób też tam wprost mówiono o tym, że nie należy mówić wprost, tak? Czyli znowu tutaj ta praca interpretacyjna to jest takie rozszyfrowywanie tego, co jest gdzieś tam pomiędzy wierszami. I znów myślę, że taką książką, która gdzieś tam podobną pracę wykonuje, to jest ta książka o wielogłowej hydrze, tak zresztą też używany w Polsce, która właśnie pokazuje różnorodność tej klasy ludowej, klasy robotniczej, pracowniczej, klasy chłopskiej. No właśnie tutaj trudno użyć jednego słowa, żeby to opisać. I znowu to jest coś, co dla etnologów i etnografów jest bardzo gdzieś tam znajome. Tak? To hasło, co wieś, to pieśń, Jacek Olęcki to też bardzo zgrabnie, moim zdaniem, wyraził w tym cytacie, który macie Państwo u góry. Ale też na przykład to się pojawia u Marii Dąbrowskiej, która w wstępie do pamiętników chłopów z lat 30. pisze dokładnie to, co Państwu teraz powiedziałem. Także nawet ten chłop, którego Państwo widzieli na tym obrazku ilustrującym ten wykład, ten chłop tradycyjny, późno XIX-wieczny, ten chłop, który już może tak naprawdę posiadać ziemię, bo to jest kluczowa różnica między wsią pouwłaszczeniową a przedwłaszczeniową. Tak naprawdę też wymyka się takiemu stereotypowi, temu monolitowi chłopa pańszczyźnianego, który gdzieś tam utkwił w naszej pamięci. I mam wrażenie, że od tamtego czasu jeszcze ten trop nie został dostatecznie wykorzystany. Tak? I to jest to, co staram się w tej książce zrobić. I myślę, że minęła godzina i myślę, że to jest dobry czas, żeby zakończyć tę prezentację i być może przejść do tej drugiej części.